Jestem mamą dorastających nastolatków, którzy bardzo dużo czasu spędzają w internecie i smuci mnie, przeraża mnie to, że influencerzy, których odbiorcami są właśnie małe dzieci, nastolatkowie, wypuszczają swoje produkty o tak kiepskiej jakości. Jest tam mnóstwo cukru, zbędnych dodatków czy sztucznych barwników, a to przecież właśnie w młodym wieku kształtowane są żywieniowe nawyki, dlatego produkty, które spożywają dzieci, powinny być naprawdę wysokiej jakości. Produkty sygnowane znanymi nazwiskami to ostatnio prawdziwa plaga. Postanowiłam sprawdzić te najpopularniejsze, dedykowane dzieciom, ale też te produkty, które kupujemy my, dorośli, codziennie, po to, żeby zobaczyć, co kryje się w tych pięknych, kolorowych opakowaniach. Zaczynamy od współpracy Sanach z Żabką. Mamy tutaj trzy gotowe posiłki. Zacznijmy od sałatki. Sałatka z kuskusem perłowym i cukinią. Tu jestem mile zaskoczona, bo skład jest naprawdę prosty i fajny. Mamy dużo warzyw, więc będzie sycąco. Poza tym to połączenie smaku już mi się podoba i naprawdę jak popatrzę w tabeli wartości odżywczych, tej soli wcale nie ma za dużo, jak na gotowiec. A teraz czas na focaccini. W paru miejscach mamy tutaj cukier. Jeśli chodzi o szynkę, to mamy w niej azotyn sodu, a w majonezie jest sól wapniowo-disodowa. Więc powiem szczerze, że ten produkt jest o wiele gorszej jakości niż sałatka. A teraz czas na kanapkę. Patrząc na skład, mamy tutaj błonnik i białko i to są te plusy tej kanapki, bo będzie to sycąca przekąska. Natomiast mamy tutaj dużo stabilizatorów, sporo tłuszczów nasyconych, bo ponad 7 gram. Miałam nadzieję, że ta kanapka będzie lepszą propozycją, ale niestety ze względu na niską jakość pieczywa, moja ocena mocno jest zaniżona. Z tych wszystkich trzech produktów najlepszą jakość ma ta sałatka i po nią możecie sięgać i jeść od czasu do czasu. Natomiast tych dwóch produktów po prostu unikajcie. A teraz kolejna, produkty Ekipy. Ekipy, która przez ostatnie lata jest prawdziwym fenomenem internetu. Ekipa regularnie wypuszcza produkty kierowane do dzieci i młodzieży, więc oczywiste dla mnie byłoby to, żeby te produkty były dobrej jakości, bo przecież w tym wieku bardzo rzadko czyta się etykiety produktów i nie zwraca się uwagi na ich skład. Dlatego chciałabym, jako mama, żeby te produkty były wysokiej jakości. Zobaczmy, jak jest naprawdę. Zacznijmy od No Rush. Niestety nie udało mi się kupić tego napoju i to potwierdza, że jest on rozchwytywany i wyprzedawany bardzo szybko, ale i tak stwierdziłam, że sprawdzę dla Was jego skład. Szczerze, ten skład mógłby być lepszy. Mamy tutaj trzy rodzaje cukrów do dosłodzenia produktu. Jest sok jabłkowy, są substancje słodzące i jeszcze producent dosładza ten napój zwykłym białym cukrem. I tego zupełnie nie rozumiem, bo teraz w jednej butelce mamy ponad 3 łyżeczki cukrów. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że producenci dosładzają napoje cukrem po to, żeby bardziej smakowały, bardziej nam smakowały, bardziej smakowały naszym dzieciom, ale jednocześnie bardziej uzależniały nas wszystkich od danych produktów. Ale żeby być uczciwym, mamy tutaj naturalne aromaty, dobrze przyswajalne formy składników mineralnych, takich jak magnez, cynk czy selen i nie ma tutaj zbędnych czy szkodliwych dodatków do żywności. Podsumowując, szkoda, że jest to kolejny produkt z cukrem. Niby ten skład jest prosty, ale tego cukru w tej butelce jest naprawdę sporo, więc jak już naprawdę bardzo chcecie go wypić, to podzielcie go sobie na co najmniej 2 szklanki, a nie wypijajcie za jednym haustem. Mówiłam przed chwilką o napojach No Rush, a teraz sprawdźmy składy napojów Rush.
Te składy są stworzone jak dla sportowców, bo są to izotoniki, które w składzie mają aż 30 gram cukrów, bo glukoza, która tutaj jest, jest potrzebna, kiedy masz bardzo dużo wysiłku w swoim codziennym życiu. Natomiast po te napoje bardzo często sięgają nasze dzieci, więc tutaj ta ilość cukrów jest przerażająca. Przed napojami ekipa wypuściła chociażby lody i w takim małym lodzie było ponad 18 gram cukru, ale też sprzedawała donaty, które w składzie miały olej palmowy, barwniki, aromaty. Był to bardzo niskiej jakości, wysoko przetworzony produkt, jakości najgorszego pączka sprzedawanego w dyskontach, ale oczywiście zapakowany w kolorowe opakowanie związane z ekipą. I szczerze, ja bym go nie zjadła i nie chciałabym, żeby jadły go moje dzieci. Kolejny produkt to współpraca marki Oshi z raperem Matą. Mamy tutaj napój o smaku różano-miodowym i tu jest pies pogrzebany. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś jest o smaku, to znaczy, że smak został podkręcony aromatami, a nie tymi właśnie składnikami. Czyli nie mamy tutaj miodu ani niczego związanego z różą, tylko smak został nadany poprzez aromaty. Fajnie, nie ma tutaj konserwantów czy barwników, ale w tej butelce mamy ponad 20 gram cukru. A teraz współpraca naszej złotej tenisistki Igi Świątek, również z marką Oshi. Iga wypuściła kilka linii produktów i uwaga, woda w wodzie nierówna, bo w tym składzie mamy zero cukru i jest to naprawdę napój, który spokojnie możemy wypić. Natomiast tutaj na 100 gram produktów mamy łyżeczkę cukru, czyli w całej tej butelce jest jego ponad 20 gram, podobnie jak w napoju maty. I ja rozumiem, że jest to napój kierowany do sportowców, ale jednak ja zdecydowałabym się na ten. Natomiast totalnie jestem rozczarowana tym izotonikiem, w którym mamy stabilizatory, konserwanty, aromaty, barwniki, które mogą szkodliwie wpływać na aktywność i uwagę. To nie jest produkt, który bym poleciła. Pozostając przy produktach marki Oshi, muszę wspomnieć o ostatnio wypuszczonej linii produktów we współpracy z grą Cyberpunk. Muszę przyczepić się tutaj znowu do cukru, którego w jednej butelce mamy ponad 20 gramów. I tak jak przy produktach dla sportowców, mogę to jeszcze zrozumieć. To jeśli chodzi o produkty kierowane do graczy, którzy raczej mają siedzący tryb życia, zupełnie tego nie rozumiem, bo jednak oni powinni omijać ten składnik z daleka. A teraz czas na płatki Yumers. Są to płatki, na okładce których pojawiają się bardzo znani i lubiani przez młodych influencerzy. Tutaj akurat mamy Vicky Gabor, ale zwróćmy uwagę na skład. Niby jest w porządku, ale znowu tego cukru jest tutaj ponad 25 gram na 100 gram produktu, czyli mamy gwarancję tego, że najpierw będzie wzrost, a później spadek energii. To nie jest produkt dla dzieci. Ja wiem, że to są płatki śniadaniowe, ale to nie jest pomysł na zdrowy początek dnia. I naprawdę marzę o tym, żeby były na rynku płatki, które będą lubiane przez dzieci, ale nie będą napakowane taką ilością cukru. Ostatnio moje dzieci poprosiły, żebym kupiła im jakieś fajne płatki na śniadanie, ale wszystkie, które sprawdzałam, z tych takich, które one chciałyby zjeść, były z ogromną ilością cukru i z mnóstwem zbędnych dodatków. Robert Makłowicz również wypuścił całą linię swoich produktów i ogólnie te składy są bardzo podobne. Niestety w składzie mamy sporą ilość soli i cukru, ale to jest dosyć charakterystyczne dla tego typu gotowców. Te gotowce nie zawierają zbędnych dodatków do żywności. Jedynie uważajcie, bo w potrawce a la fabada w składzie mamy konserwant, azotyn sodu. W każdym z tych produktów znajdziemy różnorodne warzywa i jedno opakowanie ma dość sporo białka.
Generalnie jest to dobry gotowiec. W połączeniu z ryżem, makaronem czy kaszą stworzy wartościowy posiłek. Jeśli dodacie jeszcze do tego sałatkę, to będzie bardziej sycące danie. Nie mogliśmy pominąć produktów WKDZiK, czyli marki stworzonej przez czterech kumpli, którzy tworzą bardzo popularne kanały na YouTubie. Marka ma kilka linii produktów. Napoje zero, energetyki, słodkie sosy, batony, ketchup, izotoniki. Jak na twórców, którzy na co dzień promują sport i dbanie o sylwetkę, spodziewałam się trochę lepszych składów. A znowu utwierdziłam się w tym, że produkty fit czy zero mają słabe składy, a jedynym plusem jest brak cukru. Ale moim zdaniem to za mało. Producenci powinni zrobić więcej, żeby te produkty fit były rzeczywiście zdrowsze, bo usunięcie z nich tylko cukru, ale nafaszerowanie ich między innymi stabilizatorami, zagęszczaczami smaku, barwnikami czy aromatami nie powoduje, że możemy je jeść bez wyrzutów sumienia. Artysta Kłe Bonafide też wypuścił swoje napoje i powiem Wam szczerze, że jak na tego typu produkt, ten skład jest naprawdę dobry. Prosty, jest tu mało cukru, bo cukier jest na ostatnim miejscu. Więc co? Można, da się. Jako mama dorastających nastolatków widzę, jak ogromny wpływ na ich zachowanie mają influencerzy. I tak patrząc na te wszystkie produkty, mam takie wrażenie, że te dedykowane starszym odbiorcom mają nieco lepszy skład i zastanawiam się, czy to wynika z tego, że nas trochę trudniej jest wpuścić w maliny. Ale patrząc na produkty dla dzieci, jestem po prostu tymi składami przerażona i marzy mi się czas, kiedy wreszcie influencerzy będą wykorzystywali swoje zasięgi i sławę i wpływ na młodzież do tego, żeby promować i mówić o zdrowych nawykach żywieniowych. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zostawcie komentarz pod filmem.